12 sierpnia chwilę po północy w Bielawie na ulicy Sikorskiego zatrzymano mężczyznę lat 38, który kierował pojazdem marki Ford Fiesta, mając w wydychanym powietrzu 2,56 promila alkoholu. W tym przypadku prowadzone będzie postępowanie przygotowawcze. Nietrzeźwy kierujący musi się liczyć z surowymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Policja apeluje o rozsądek i niewsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu. Pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.